Dzień dobry, witam. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Otóż mamy zimę. Zima. Padało parę dni, zobaczcie jak jest mokro na zewnątrz. Popadało parę dni tak zdrowo i zapowiadają jeszcze przez następne chyba dwa dni, że będzie nieprzyjemnie, deszczowo. No a jak jest deszcz, no to wiecie, to jest nieprzyjemnie. Jest tak mokrawo i w domu też jest niezbyt przyjemnie. Wyjdę troszkę na zewnątrz, to zobaczycie sobie więcej. Zobaczcie, tak wygląda podwórko. No i zobaczcie na pochmurne niebo. No, mam nadzieję, że się rozjaśni za 2-3 dni. To będziemy mogli sobie ruszyć na jakąś wyprawę, na wyprawę obiecuję, a tutaj nic nie wychodzi na razie. Otóż jestem u siebie w domu, przeglądałem swoje wyroby, które sprzedaję, zaraz wam pokażę. A tutaj, moi drodzy, zobaczcie, za chwilkę będziecie świadkami rozpalania mojego pieca. Dlatego, że tak jak mówię, że jak pada na zewnątrz, to jest tak w domu niezbyt przyjemnie. To powietrze jest takie wilgotnawe, także nie lubię, jak jest w domu wilgotno. Tutaj są mojej żony kolekcje. Ona lubi tego rodzaju rzeczy. Wyobraźcie sobie, że tutaj to jest zdobyczny krokodyl. Jak byliśmy w Darwin, to kupiliśmy sobie parę takich interesujących rzeczy. No, moja żona to po prostu lubi, ona to uwielbia. Nie mówiąc już o kamieniach, że też lubi kamienie. Także, o, macie, zobaczcie sobie na tą stojącą żabkę. Tam moje bydraski, moje wnuki, fajne chłopaki. No i tak, no. Tak to wygląda, jak się po prostu mieszka. Tutaj mojej żony też kolekcja korali, no i oczywiście muszle. No jakżeby inaczej, przecież bez tych rzeczy nie można by było żyć. No ale chcę wam pokazać parę swoich wyrobów, które sobie robię. I jeżeli byście mieli możliwość, dajmy na to, że wy macie możliwość, mieszkacie w jakimś fajnym miejscu, gdzie turyści, jak to się mówi, przewalają się i zwalają się, to zobaczcie tego rodzaju wyroby, które tutaj mam. Przeglądałem sobie, dlatego że chcę je uporządkować, jak to się mówi, w serię. No na przykład zobaczcie sobie taki wisiorek, który no po prostu udekoruje ciebie. Zawiesisz sobie na szyjkę, albo takie, o cudo, jak to na przykład. No to jest tylko przykład.
No, postawisz sobie, dajmy na to, gdzieś na półeczce i będziesz miał szelc wtopioną albo listek, dajmy na to, o wtopiony w taki plastik. Także jeżeli mieszkasz gdzieś w jakimś atrakcyjnym miejscu, to namawiałbym cię, może za parę tygodni pokazałbym wam, jak ja to robię. Nie jest to jakieś trudne do zrobienia. Tutaj zrobiłem sobie wylewki, które będę używał właśnie do robienia już nowych produktów. Są to odbitki muszelek. O, znajduję tego rodzaju muszelki, widzicie? I odlewam sobie w silikonie i później zalewam to klejem, wkładam jakiś ładny obrazek, czy jakiś ładny, dajmy na to, ładną muszelkę i zobaczcie, i takie coś wychodzi. Także, tak jak mówię, jeżeli mieszkacie gdzieś w atrakcyjnym miejscu, gdzie ludzie przyjeżdżają, aby odwiedzać, dajmy na to miejsce. Tutaj mam swoje, tak przerywam, tutaj mam swoje organki. Nieraz wyżywam się na, albo gitarę. Jeżeli ktoś z was gra na gitarze, to jest gitara Ibanez. Dobra gitara. Lubię sobie od czasu do czasu pobrzdękać. No ale wracając do tematu, jeżeli po prostu lubicie, no widzicie, to są ulubione rzeczy mojej żony. Ona po prostu lubi tego rodzaju. Nie wiem, czy zauważyliście, że mamy pełno obrazów prawie na każdej ścianie. No, po prostu moja żona to lubi. Wracając do tych atrakcyjnych miejsc, jeżeli mieszkacie w atrakcyjnym miejscu, jeżeli macie czas i ochotę do tego, żeby robić sobie jakiekolwiek wyroby, to zachęcam do tego, abyście po prostu robili. A jeżeli chcecie dostać jakiś taki wisiorek, to dajcie mi adres i ja wam wyślę. O, ale w tej chwili, zobaczcie, w tej chwili zapraszam was na rozpalanie ognia, na rozpalanie swojego piecyka. Co robię? Mam tutaj, jeździmy czasami na farmę, kupujemy jajka i oni dają jajka w takich pojemniczkach i ja to używam na rozpalanie ognia. Co robię? Czekajcie, postawię sobie tylko kamerkę, żeby mi to równo stanęła. A więc co robię? Otóż zobaczcie, rwę na kawałki i wrzucam. Może być jedno, może być dwa, to niczym nie przeszkadza. Na rozpalenie ognia to nie po prostu nie ma znaczenia. To jest ta base, jak to się mówi. A później używam, tu już mam przygotowane drewienka, które sobie znoszę z podwórka. I zaczynam od takich malutkich kawałków, dlatego że one się rozpalą o wiele szybciej niż grube kawałki. I układam je tak, w sposób taki, żeby łatwo było o rozpalenie. Troszkę grubsze teraz kawałki włożę. Ja to tak układam, o, tak jak ognisko w Polsce się robiło, że się układało tak, w taki sposób. No, jest to drzewo, które przywożę ze swojej działki, na którą
będę musiał jechać za niedługo, dlatego że wyciągnięto mi korzenie z drzew, które zciąłem. A pokazywałem chyba już na jednym z filmików, jak to wyglądało na mojej działce, że po prostu zcięliśmy drzewa, no a w tej chwili trzeba wyciągnąć korzenie, dlatego że powoli przygotowujemy się do tego, aby sobie coś tam skromnego wybudować. A więc to chyba wystarczy. Teraz biorę zapałki i spróbujemy rozpalić, tak żeby się w domu zrobiło przyjemnie. Rozpalimy, aby w domu się zrobiło przyjemnie. Tak sobie położę kamerkę, pokażę wam, jak ogień błyśnie, proszę. I rozpalam. To ma to do siebie, że bardzo ładnie się, bardzo fajnie się rozpala, pali. Także jak tylko zobaczę, że ogień się załapał, no to zamykam piec, czekam, aż się drzewa rozpalą i wrzucę następny klocek, ale to już będzie klocek o wiele większy. O, taki klocek już będę mógł wrzucić, także to mi się rozpali powolutku. No i na tym cały widz polega, że w domu zrobi się ciepło i przyjemnie. Także to niech się rozpala, a za chwilkę włożę jakiś większy klocek i za 5-10 minut będę miał taką temperaturę bardzo przyjemną w domu. No nic, kochani, tak jak mówiłem, jest zima, bardzo ciężko jest wyjść na zewnątrz podczas takiej pogody. Zobaczcie tylko jeszcze na zewnątrz, ile mam sprzątania. Zobaczcie. To jest efekt tego, że mamy zimę i muszę sprzątać, bo drzewa, które mam tam na zewnątrz, to są Frances Penny, one gubią liście i to daje mi zajęcie, że muszę wyjść i posprzątać. Będziemy w kontakcie. Zobaczcie, już teraz coraz bardziej ogień się rozpala, także za chwilkę będę miał fajnie i przyjemnie w domu. Ale mówię wam do zobaczenia, dlatego że będziemy kontynuować swoją australijską przygodę już niedługo. Także trzymajcie się na razie i do zobaczenia. Na razie, bye, trzymajcie się. Oh yeah.